Siemaneczko ludziska, tutaj Pajter, no i jak widzicie opis wideo, wiecie o co chodzi, ja tylko jeszcze raz chciałem wam powiedzieć. W tym wideo będę wam pokazywał, jak zrobić takie oto miasto, które stoi tutaj za mną, za pomocą jednej komendy z command blokiem. A dlaczego tylko na singlu? Ponieważ tylko na singlu praktycznie macie dostęp do command bloka. Na serwerach żaden admin nie udostępni wam możliwości do korzystania z tego. No i tutaj chciałem wam pokazać, jak będziecie grali sobie właśnie na singlu, jak możecie zbudować takie oto miasteczko w bardzo prosty i szybki sposób. Dobra, co wam będzie potrzebne? Oczywiście będzie wam potrzebny command block, co nie? Jak się go otrzyma, musicie wpisać taką oto komendę. GIF małpa op, czyli GIF op Minecraft dwukropek command block. Automatycznie dostaniecie wtedy command blocka, o, który tak oto wygląda, który na pewno już znacie. Ustawicie go tutaj, klikacie prawym przyciskiem myszy, wklejacie taką oto komendę, która będzie oczywiście zamieszczona pod wideo, gdzie ją znaleźć. Dobra, naciskamy done. Teraz tak, bierzecie sobie albo ten lever, albo guzik, albo blok redstone'a, wstawiacie obok, wtedy zobaczcie, tutaj zaczyna nam się coś dziać, tworzy nam się maszyna, no, city generator został stworzony przez tego oto tutaj typka, tutaj patrzcie, jego nick, możecie go znaleźć także na YouTube, on ma wiele też jeszcze interesujących rzeczy zrobionych z command blokiem. No dobra, jak tutaj widzieliście, maszyna nam się tutaj taka stworzyła i bezpośrednio do inwentory dostaliśmy kulkę śniegu, nie? Która praktycznie umożliwi nam teraz zbudowanie miasta. Zobaczcie, jak rzucę teraz tą śnieżkę, będzie nam tutaj taka kostka, która się nazywa City. Ona się tam rozdwoi, porozdziela i zobaczcie, i zaczyna tworzyć nam się nasze miasteczko. Tak ono rośnie, tak się buduje. Nawet całkiem epickie to jest, nie? Bardzo ułatwia w sumie budowanie. Chociaż tak aż dużego zastosowania tego nie widzę, ponieważ jedną rzeczą, którą mi się w tym nie podoba, to jest to, że wszystko wygląda tak samo, że tutaj koleś też, nie wiem, nie zrobił różnorodności tych budynków, po prostu wszystko zrobił z kwarcu i z tych lamp. No i zobaczcie, miasto zostało praktycznie już utworzone, dostaniemy tą śnieżkę z powrotem do inwentory i jak chcecie jeszcze takie większe miasto, po prostu rzucicie sobie śnieżkę jeszcze raz, to wtedy będzie tworzyło te wszystkie bloki jeszcze raz ponownie. Kurczę, czanki mi się nie wczytują, ale dobra, zobaczcie, rzucę jeszcze raz i to miasteczko będzie utworzone po raz kolejny. No i taka oto to komenda, zobaczcie, możecie robić miasto do woli, możecie potem zmieniać sobie bloki. Nie wiem, albo wam się przyda, albo nie, ale jak tak, nie wiem, idąc z dołu, całkiem fajnie to wygląda, chociaż są to praktycznie, ja to nazywam kwadraty, bo nie ma żadnych fajnych wykończeń tych domów, ale moim zdaniem może być, fajnie to wygląda, idąc przez takie kwadratowe miasto. No dobra, to by było na tyle ludziska, ja to nie będę was zatrzymywał. Wszystko, co miałem pokazać, pokazałem. Także chcecie, wypróbujcie sobie to sami. A tymczasem do zobaczenia w następnym wideo. Pozdrawiam. Yo!